Witam. Dziś skupimy się na próbie Tromera, która jest w podręcznikach opisywana jako reakcja służąca do odróżnienia ketonów od aldehydów. Zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Przede wszystkim wiemy, że reakcja Tromera pozwala odróżnić od siebie niektóre cukry, na przykład aldozy od ketos, ale niestety nie jest tak łatwo, jakby się wydawało, bo w podręcznikach, gdyby nam kazali na jakimś papierku, prawda, napisać, jak odróżnić coś od siebie, no to byśmy zrobili, że próbę Tromera. No ja pokażę, że nie jest to zawsze takie oczywiste, przynajmniej w tej wersji, którą nam serwują na lekcji. Proszę Państwa, przygotowałem tu kilka aldehydów, oczywiście roztwór wodorotlenku sodu, roztwór siarczanu miedzi. Przygotowałem tutaj w sumie 4 aldehydy, ale zrobimy sobie tę próbę Tromera również w nieco innych wersjach, żeby było troszkę inaczej niż w podręczniku. Tak więc, jeżeli do probówki wlejemy troszkę roztworu wodorotlenku sodu, a następnie siarczanu miedzi, to wiemy, że strąci nam się wodorotlenek miedzi. No, może sobie jeszcze troszkę dolejemy. O, mamy sobie roztwór wodorotlenku miedzi. Proszę Państwa, teraz jeżeli do tego roztworu dodamy troszkę na początek aldehyd glutarowy, czyli pentanodial, czyli po prostu pięciowęglowy aldehyd z dwoma grupami aldehydowymi na końcu. Teraz umieścimy tę probówkę w gorącej łaźni wodnej. Wymieszamy sobie, żeby było w miarę dobrze. Tu mamy gorącą łaźnię i musimy chwilkę poczekać. W międzyczasie sprawdzimy, co się stanie, jeśli użyjemy na przykład formaliny. Znowu mamy NaOH. Strącamy wodorotlenek miedzi i mamy do tego troszkę formaliny. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w łaźni wodnej, że już nam zaczyna powstawać ceglasty osad. Jeszcze chwilkę poczekamy i będziemy sobie porównywać. Tu mam formalinę, ona jest troszkę już leciwa, więc zawiera trochę sporo spolimeryzowanego formaldehydu. To jest taki biały osad. I niestety musimy sobie z nim też poradzić. No, damy sobie tę probóweczkę też tutaj. Formalina jest reduktorem znacznie silniejszym, więc ta miedź lubi się zredukować nie tyle do tlenku miedzi 1, Cu2O, co nawet do miedzi. I zdarza się, że powstaje na ściankach lustro takie miedziane. W odróżnieniu od lustra srebrowego, które znamy z próby Tollensa. Troszkę musimy tutaj chyba czekać na tę formalinę, a zwróćmy uwagę, co się stało tu przy tym aldehydzie glutarowym. Mamy już tutaj ceglasty osad tlenku miedzi 1. No dobrze, to co się stanie, jeśli użyjemy na przykład aldehydu salicylowego? Albo może na początek zamiast salicylowego użyjemy jeszcze benzoesowego. Benzoesowy niestety się w wodzie nie rozpuszcza praktycznie wcale. No i z czym to się będzie wiązało? Proszę popatrzeć, powstały takie oleiste krople, które sobie wypływają na górę. Utworzyły się dwie warstwy. No to wrzucimy sobie do naszej gorącej łaźni i poczekamy chwilę. No dobrze. Zaczęło koło nas pachnieć migdałami, gdyż aldehyd benzoesowy ma zapach migdałów. Teraz z kolei użyjemy aldehydu salicylowego i zobaczymy, co też się teraz stanie. Jeszcze może trochę, bo widzę, że tu mam za mało. O. Muszę zwrócić uwagę, jak te osady teraz wyglądają. Tu, gdzie jest formalina, coś się zaczyna dziać, aczkolwiek nie wiem, czy się doczekamy ładnego osadu. Jak co, to najwyżej dolejemy i jeszcze troszkę poczekamy. No to w sumie może dolejmy od razu. Formalina też trzeba pamiętać, że jest rozcieńczona przez to, że raz, że jest spolimeryzowana, a dwa, że jest to roztwór wodny. No to dolejemy troszkę więcej i poczekamy.
W aldehydzie benzoesowym, jak widać, nic nie widać praktycznie. Zaczyna nam czernieć od dołu już tlenek miedzi 1, dlatego że się rozkłada bardzo łatwo, wodorotlenek miedzi się rozkłada bardzo łatwo na tlenek. No dobrze, proszę Państwa, to zobaczmy, co się stanie, jak wgrzejemy aldehydu salicylowego. Mamy go tutaj resztkę. Proszę zwrócić uwagę, że powstaje osad zielonkawy. Sam aldehyd też jest lekko żółtawy, ale to zaraz zobaczymy, że nie będzie mieć dużego znaczenia. Jak zaraz pokażę, no, wsadzimy to do łaźni. Proszę zwrócić uwagę, tak wygląda negatywny, oczywiście się polałem troszkę aldehydem, ale to nie ma znaczenia. Tak wygląda właściwie negatywny wynik próby Trommera. Dlaczego? Dlatego, że ten aldehyd w tych warunkach nie może reagować, bo jest zbyt nierozpuszczalny, by reakcja redukcji tego tlenku aldehydem biegła po prostu na tyle szybko, by dać pozytywny wynik. Ten tlen, wodorotlenek się po prostu rozkłada. Formalina też widzę, że nam średnio dzisiaj chce reagować, chociaż zazwyczaj reagowała. Aldehyd benzoesowy, kolor zielony. Utworzyły się tu jakieś grudki, które zaraz wyjaśnię, czym są. Proszę Państwa, próba Trommera jest skuteczna w przypadku tych aldehydów, które dobrze się w wodzie rozpuszczają. W innych przypadkach dla aldehydów w wodzie nierozpuszczalnych, typu na przykład, no mogą być wyższe aldehydy, wyższe alkanale, inne nierozpuszczalne w wodzie, o formalina, trudno to może nazwać, kolorem ceglastym, ale prawdopodobnie jest to kolor pochodzący od zredukowania tego wodorotlenku aż do miedzi, gdyż kolor jest zdecydowanie inny, a miedź metaliczna, odpowiednio rozdrobniona, właśnie daje podobny kolor. Czasami się udaje zrobić lustro, mi się raz tylko w życiu udało otrzymać lustro. Aldehyd benzoesowy, proszę zobaczyć, wynik dał ujemny. Czym jest ten zielony osad? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jeżeli ja do roztworu salicylanu sodu dodam troszkę siarczanu miedzi, tworzy się taki sobie zielonkawy się roztwór. Gdybym dodał tego salicylanu więcej, powinien nam się strącić na odwrót. Tego bym musiał dodać więcej. Nie w tę stronę zrobiłem. W każdym razie, widać, że tutaj też przez moment się strącił osad. Jest. Proszę Państwa, to jest salicylan miedzi. On jest rozpuszczalny w nadmiarze salicylanu sodu, tworząc związek kompleksowy, dlatego też na początku wyszło jak wyszło. W złej kolejności wlałem. Proszę Państwa, salicylan miedzi tworzy się także tutaj. Dlatego, że aldehyd salicylowy bardzo szybko ulega reakcji Cannizzaro. Reakcja Cannizzaro jest reakcją dysproporcjonowania aldehydów do alkoholu i do soli kwasu karboksylowego. Proszę nie mówić, że tam jest kwas powstaje, bo to jest nieprawda. Nie może powstać kwas w warunkach zasadowych. Tam powstaje sól, a kwas dopiero można wydzielić przez wyparcie go silnym kwasem. Zazwyczaj siarkowego się do tego celu używa. Czasami wychodzi kolorek identyczny i tutaj. To jest też kwestia oczywiście stężeń, a metodą na oko oczywiście nie zawsze kolorki są porównywalne. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze coś się dzieje. Kolor jest zdecydowanie inny niż ten tutaj zczerniały. Może porównamy. Bo ten jest prawdopodobnie od miedzi. Tutaj mamy tlenek miedzi 2, a tutaj mamy tlenek miedzi 1, ten tak zwany ceglasty. Czy nam jest akurat potrzebny wodorotlenek sodu? Nie. Proszę Państwa, przygotowałem tu roztwór wodorotlenku baru, czyli wodę barytową. No i zobaczmy, co się stanie. Już tę reakcję robiłem na pierwszym filmiku, który kręciłem dla Biomist. Woda barytowa jest dosyć cennym odczynnikiem do wykrywania dwutlenku węgla. Jest zdecydowanie lepsza i skuteczniejsza niż woda wapienna. Osad strącił się zdecydowanie jaśniejszy, dlatego że tutaj są dwa osady. Siarczan baru oraz wodorotlenek miedzi, dlatego jest jaśniejszy. Dobrze, mamy ten osad. Mamy sobie tego aldehydu glutarowego.
Może sobie w sumie wezmę pipetkę. Dobrze. I damy go sobie do łaźni. Możemy też użyć wodorotlenku wapnia, czyli mleka wapiennego. Najwyżej nim wstrząśniemy, bo nie wiem, czy będzie chciał spłynąć. No i chyba nie będzie chciał. Może teraz troszkę spłynie. O, leci, tylko niestety nie w takiej formie, jakbym chciał. O, no dobra, może nam tyle wystarczy. Jeszcze może jedna taka. O, no dobra, zaraz sobie z tym poradzimy. Dobra, jestem leworęczny, więc troszkę mi to było niewygodne. No dobrze, dodamy oczywiście siarczanu miedzi. Strąci nam się tutaj siarczan wapnia, czyli gips, oraz wodorotlenek miedzi. Oczywiście znowu to jest wszystko jaśniejsze. Dodamy sobie naszego aldehydu glutarowego. Okej. Muszę zwrócić uwagę, co się dzieje tutaj, gdzie był ten siarczan baru z wodorotlenkiem miedzi. Już jest ceglasty osad. No to tutaj wstrząśniemy i też do łaźni damy. No i poczekamy chwileczkę. I tutaj także zaraz nam zacznie się redukcja wodorotlenku do tlenku, tylko oczywiście czasami sobie trzeba troszkę poczekać na to. Proszę Państwa, tak jak już mówiłem, próba Trommera jest dobra w takiej szkolnej wersji, tylko dla aldehydów dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Albo chociaż dobrze rozpuszczalnych, znaczy nie tyle dobrze, co po prostu chociaż odrobinę rozpuszczalnych na tyle, żeby szybciej biegła próba Trommera niż rozkład wodorotlenku miedzi do tlenku miedzi tego czarnego. Natomiast oczywiście możemy sobie troszkę zmodyfikować to jeszcze, żeby udziwnić. O proszę, widać, że zaczyna się coś dziać w tej naszej łaźni. Żeby sobie to jeszcze udziwnić, to zrobimy próbę Trommera dla aldehydu benzoesowego, czyli tego, który nam nie zależy.